Cześć, witajcie, z tej strony Waha, a przed wami kolejny odcinek programu poświęconego modom do gry Skyrim. Tym razem mam dla was modyfikacje związane z zarabianiem, a konkretnie takie, które dodają nowe możliwości zdobywania złota. Zapraszam do oglądania. Na początek mod, który dodaje dużą ilość zleceń, czy też zawodów, które umożliwiają zdobycie dodatkowego złota i sprawiają, że gra staje się bardziej imersyjna. Jobs of Skyrim daje nam możliwość wcielenia się w alchemika, kowala, myśliwego, piwowara, kucharza, kuriera, łowcę smoków, czarownika, zabójcę, złodzieja, jubilera, asystenta kupca, nekromantę, kłusownika, kapłana oraz kelnera czy też barmana. Jak widzicie, dostępnych zawodów jest naprawdę dużo, a zlecenia można pozyskać w całym świecie gry. Najłatwiej jest jednak udać się do dowolnego karczmarza, który przekaże nam książkę zawierającą położenie wszystkich zleceniodawców. Dzięki tej modyfikacji jeszcze bardziej można się wczuć w klimat gry, no i przy okazji zdobyć trochę złota. W poprzednim modzie wspomniałem o możliwości zostania asystentem kupca, a teraz mam dla was modyfikację, która pozwala zostać pełnoprawnym sprzedawcą. Your Market Stall umożliwia nam postawienie stoiska, w którym możemy sprzedawać dowolne przedmioty. Aby rozpocząć karierę handlowca, na początek musimy udać się do kuźni i stworzyć owe stoisko. Gdy już to zrobimy, wystarczy wyrzucić nowy przedmiot na ziemię, a w tym miejscu pojawi się krzesło razem z dywanem i skrzynką. Aktywując owe krzesło za pomocą przycisku E, otwiera nam się dostęp do kilku opcji. Przede wszystkim trzeba ustalić, jakie towary chcemy sprzedawać. Tutaj warto pamiętać, że 8 pierwszych pozycji jest umieszczane na tym dywaniku. Ważną sprawą jest ustalenie odpowiedniej ceny. Towary możemy sprzedawać po przeciętnych cenach, ze zniżką lub po cenach maksymalnych, a także możemy za każdym razem negocjować z kupującym. W zależności od wyboru nasze przychody będą różne, jednak istotną sprawą jest reputacja. Jeśli w sklepie dajemy zniżki, to nasza reputacja sprzedawcy rośnie i zyskujemy wtedy więcej klientów. Warto pamiętać, że od każdej transakcji musimy zapłacić 10% podatek, no ale cóż, takie jest życie. Gdy już ustawiliśmy wszystkie opcje, czas siadać na krześle i czekać na klientów. Wszelkie informacje o tym, czy ktoś interesuje się naszymi towarami, będą na bieżąco pojawiać się na ekranie, a gdy ktoś będzie chciał negocjować cenę, to po prostu włączy się odpowiednie okno dialogowe. Poziom retoryki naszej postaci sprawia, że więcej osób interesuje się naszym sklepem, więc gdy chcecie najwięcej zarobić, no to warto rozwinąć tą umiejętność. Jeśli jednak nie macie w sobie duszy handlowca lub po prostu nie macie na to czasu, to możecie zostawić przy stoisku swojego towarzysza, który zajmie się sprzedażą. Oczywiście nie będzie to wtedy tak efektywne, ale wolny czas można poświęcić chociażby na zdobywanie nowych przedmiotów. Your Market Stall to według mnie świetna modyfikacja, która daje całkowicie nowe doświadczenia i możliwości. Bycie kupcem to ciekawa sprawa i myślę, że wielu graczom się spodoba. Poprzednie modyfikacje były bardzo ciekawe, jednak teraz czas przejść do większego biznesu. Co powiecie na prowadzenie własnej kopalni? Brzmi nieźle, prawda? No to słuchajcie dalej. Mod Windstand Mine umożliwia nam przekształcenie pewnej jaskini bandytów w dochodową eksploatację górniczą. Kopalnię można rozbudowywać i rozszerzać o kolejne budynki, jednak tym zajmiemy się za chwilę. Na początek powiem wam, jak w ogóle rozpocząć zabawę z tą modyfikacją.
Wystarczy udać się w okolice lokacji Miodosytniak Czerwoniak, gdzie znajdziemy zniszczony wóz, a przy nim notatkę, w której jest informacja o położeniu kopalni. Na mapie automatycznie pojawi się znacznik, więc pozostaje nam tylko udać się do niego. Dla ułatwienia powiem jeszcze, że są to okolice Samotni. W kopalni na początku przebywają wspomniani wcześniej bandyci, więc oczywiście musimy się ich pozbyć. Gdy już to zrobimy, potrzebne jest nam jeszcze pozwolenie na prowadzenie działalności, które można kupić w Mortal u pewnego przedstawiciela Kompanii Wschodniocesarskiej. Mając owe pozwolenie, możemy zabierać się już do pracy. Cała budowa odbywa się przy warsztacie, który oczywiście znajduje się wewnątrz kopalni. Pierwszym dostępnym działaniem jest zebranie wszystkich klamotów pozostawionych przez bandytów, dzięki którym stworzymy podstawowe budynki. Będzie to chociażby magazyn, czy też rusztowania i chodniki. Na zewnątrz również możemy urozmaicić naszą działalność, budując na przykład salę biesiadną, biuro, dom kowala, chatę gospodarza, baraki dla naszych przyszłych górników, czy też stajnie. Na początku wszystkie budynki są puste, więc pamiętajcie też o kupnie ich umeblowania. Kolejnym krokiem powinno być udanie się do wybudowanego przed chwilą biura, gdyż to tutaj będziemy zarządzać całą kopalnią. Za pomocą rejestru zatrudnienia możemy powołać do pracy górników, a także załogę pomocniczą. Oczywiście są tutaj również inne opcje, jednak będą one dostępne dopiero po stworzeniu odpowiednich budynków. Podstawowa ekipa już zaczyna pracować, a my ponownie możemy udać się do warsztatu i jeszcze bardziej rozbudować naszą działalność. Rozsądnym krokiem będzie wybudowanie strażnicy, a następnie zatrudnienie ludzi, którzy będą ochraniać nasz biznes przed atakami bandytów. Warto również zakupić kolejne szyby górnicze. Jest to droga inwestycja, jednak dzięki temu wydobycie surowców w naszej kopalni znacząco wzrośnie. Możliwe jest również wybudowanie przystani rybackiej, co również zwiększy nasze dochody. Jeśli już mowa o dochodach, to w zarządzaniu nimi pomoże nam odpowiedni rejestr, który znajduje się w biurze. Tam możemy wydać polecenia automatycznej sprzedaży produkowanych surowców lub możemy składować je na własne potrzeby. Jak sami widzicie, Winstead Mine to bardzo rozbudowana modyfikacja, która oferuje wiele możliwości i rozwiązań. Oczywiście to, co wymieniłem, to nie cała zawartość moda, więc polecam Wam go przetestować i samemu odkryć wszystkie jego aspekty. Na koniec mam dla Was prostego moda, w szczególności w porównaniu z poprzednimi, który dodaje sporych rozmiarów targowisko z różnorakimi kupcami. Wiadomo, jeśli już mowa o zarabianiu, no to przydałoby się więcej postaci, którym możemy coś sprzedać. Flea Market dodaje wspomniane wcześniej targowisko umiejscowione niedaleko Białej Grani. Znajdziemy tam kilku handlarzy z dużą ilością złota, którzy z chęcią odkupią od nas zdobyte przedmioty. W internecie można znaleźć mody, które zwiększają ilość złota podstawowych kupców, jednak wydaje mi się, że rozwiązanie w postaci nowego targu jest bardziej klimatyczne. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wymienione mody pozwolą zdobyć Wam dodatkową gotówkę i przy okazji dadzą Wam sporo zabawy. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, cześć!